Poznacie ją na co dzień, poznacie ją w niedzielę. Rodzina Poszeprzyński, jak wiele innych rodzin. Poznacie ją w niedzielę, poznacie ją na co dzień. Otwórzmy więc ich drzwi, zajrzyjmy im do wnętrza. Tu tyle różnych spraw, nawarstwia się i spiętrza. Nawarstwia się i spiętrza, nawarstwia się i spiętrza. Nawarstwia się i spiętrza. Źle, Marylko, źle. Uderz mnie, Marylko, mocniej. Co? Uderz mnie w zasadzie w mordę. Przecież mówiłem, że w mordę. No a gdzie ja cię najprawdopodobniej uderzyłam? W łeb. W mordę mam niżej. I proszę cię, uderz mnie w mordę pięścią. Dobrze. Dobrze, Grzesiu, chętnie uderzę cię pięścią w mordę. Nadstaw się. No, no, lej. Ach, tak, no. Ach, to lubię, Marylo. Ja też to lubię. Szkoda, że nie robiliśmy tego do tej pory. Może mielibyśmy wtedy jeszcze jedno dziecko. Swoją drogą nie spodziewałam się, że jesteś jak na szmatę taki twardy. Bije cię wszędzie od godziny, a ty ani drgniesz. Człowiek skała najprawdopodobniej. No, raczej człowiek z betonu. No, kto wie, może kiedyś jakiś Wajda nakręci o mnie film pod tym tytułem. Z Jerzym Radziwiłowiczem w roli głównej. Tak jest, tak. Radziwiłowicz może być. Ale po co w zasadzie Wajda? Niech to nakręci Poręba, albo Petelscy, albo ten trzeci. Jak mu jest? No trzeciak! Słusznie, trzeciak. Słusznie. Kiedy odzyskamy władzę, potrzeba nam będzie więcej takich trzeciaków. Trzech. Albo i czterech. Kultura wymaga ofiar. Zapisz to, Marylu. Już piszę. Ale nie tak, to nie tak na gazecie. Powinnaś w zasadzie założyć specjalny kajet. No, powinnaś zapisywać w nim wszystko, co mówię. Ale po co? Będzie z tego kiedyś książka zatytułowana Moja bitwa, czyli myśli towarzysza Grzegorza. Taka będzie książka w każdym polskim domu, a może przetłumaczą to na rumuński, czeski i bułgarski. No daj mi w mordę. No. Dobrze, ale wolałabym, żebyś przynajmniej krzyczał z bólu albo się przewrócił. Nie, nie, Marylo, nigdy. My, członkowie Polskiej Zjednoczonej Partii Ochotniczej, kiedy nas leją po pysku, ani drgniemy. A dlaczego? A dlatego, że szkolimy się w braniu popysku na każdym zebraniu plenum jej zjeździe. No ale jak to tak po prostu lejecie się nawzajem? Tak, tak, Marylo, tak jest. Na zewnątrz wydaje się, że to oklaski, a wewnątrz wygląda to jak wschodnia szkoła walki. Mojej walki. Zapisz to, Marylko. Już piszę. Dzień dobry, mamo. O, dzień dobry, synku. Dzień dobry, ojcze. Dzień dobry. Dzień dobry, synku. I panna Gertruda znowu nas zaszczyca. Ja wol muta. Mutter, mamo, to po niemiecku matka, mamo. Tak, jest taka piękna w zasadzie sztuka wielkiego pisarza radzieckiego Maksyma Gorkiego, która nazywa się Matka. Po niemiecku brzmiałoby to w zasadzie Mutter. Die Mutter. Vater. To dziwny język, ten niemiecki. Jak wy się dogadujecie, synku? Rozumiemy się bez słów. No, Truda, kim był Kopernik? Echt deutsche Astronome. No, i sami widzicie. Zawiozłem ją radiowozem do Torunia, żeby udowodnić jej na miejscu polskość Kopernika, a ciągle swoje. Och, jesteś głupi, Mauricjusz. Jakby Kopernikus był Polak, to był nas o nim nie uczył w szkole. Powiedz temu swojemu
Signori Marylo, że kwestię ustalenia prawdziwej narodowości Kopernika ostatecznie ustali nasza specjalna komisja do spraw rasowych. Psów? Psów też, ale w tym przypadku zachodzi poważne podejrzenie, że ten wielki astronom Kopernik nie był ani psem, ani Niemcem, ani Polakiem. No to kim? Nie wiadomo jeszcze. W zasadzie może Eskimosem, Finem, no, ale nie sądzę. Z takim nosem. Gertruda jest podobna do Kopernika. To by raczej przemawiało za wersją niemiecką. Z tobą nie rozmawiam, ty ubeku. Pani Gertrudo, radzę pani, niech się pani w nim odkocha. Nie rozumiem. Nie rozumiem. Jak odkocha? Ja kocha, on kocha, my kocha. Jak odkocha? Mur! Mur buzią! Buzią mur! Trzask, prask! I po wszystkim mur! Jaki mur, ojcze? Kto burzy? Co? W czyim imieniu? Bryński ty, ciamajdo! Pani Gertruda może teraz swobodnie udać się do dowolnego miasta w RFN, a ja psia kostka mogę się udać z nią, ile oczywiście wyjdzie za mnie za mąż. Ale z tym nie powinno być większych problemów. Pani Gertrudo, mam zaszczyt prosić panią o to, o rękę. Bo... Aby jak... Jak kocham Mauryciusa. To nic nie szkodzi, dziecko. Możesz go pokochać. Mnie to nie przeszkadza. Nawet lepiej tak wszystko zostanie w rodzinie, która zamieszka teraz w Monachium, a twój kochanek będzie do nas dojeżdżał z Warszawy, tak. O ile oczywiście oboje zechcemy go zaprosić. Ja mam lepszy pomysł, ojcze. Ja ożenię się z Gertrudą, a z tobą, Marylo, się rozwiążę. O nie, po moim trupie. Cicho, cicho, dobrze, ja zabiję Marylę, a Grzeń zostanie wdowcem, czas praski, bo wszyscy... Aha, i wsadzą cię, ojcze. Kto? Przecież mamy w rodzinie milicjanta. Ja pierwszy dziadka wsadzę. Jeśli dziadek podniesie rękę na moją mutar, niech już raczej dziadek zabije mojego ojca. No dobrze, bardzo proszę, mogę zabić Grzesia, wtedy Marylka zostanie wdową, a ja ożenię się z panią Gertrudą. A może to ja ożenię się z Gertrudą? W końcu to ja ją pierwszy wylegitymowałem. Myślę, że nie ma co dzielić skóry na niedźwiedziu, kiedy płoną lasy. Zapisz no, Maryla, wstajecie. I niech nasza w zasadzie Gertruda Czaja sama zadecyduje, kogo z nas chce poślubić, no. No, ojcze. Mów. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ja was wszystkich bardzo lubię. Ale kogo najbardziej, co? Seine Mutter. Kocham panią. Pani Poszeprzyński, kocham panią. Masz, babu, placek lesbijka, czy co? Pierwszy raz pokochała mnie kobieta. Kochali mnie już mężczyźni. Kochał mnie Grzegorz i kochał mnie mój ojciec, syn. Ale pierwszy raz pokochała mnie dziewczyna. Co pani we mnie widzi, pani Czajo? Pani być tak podobna do Kopernikus, pani Poszeprzyński, że wtedy, kiedy ja patrzę w pani oczy, ja w nich wszystko widzę. Ja w nich widzę słońce, kurwa księżyc, kurwa, i ales gwiazden. Pięknie powiedziane. To jest właśnie prawdziwa miłość. Identycznych słów użył kapral Jedziniak w niezapomnianym 1905 w Mandżurii podczas apelu porannego. Patrzył mi w oczy i mruczał jak kocur. Kocham was, kurwa Poszeprzyński. Do ataku! Och, co za język. Jeszcze mogę zrozumieć, że pani Gertruda, która nie zna naszego języka, używa tych obrzydliwych wyrazów. Powtarza i nie rozumie. Ja rozumiem. Ja rozumiem, niech się pani nie denerwuje. Złość piękności szkodzi. Ja bym w zasadzie zrobił losowanie. Czarne wygrywa, czerwone wygrywa, żółte przegrywa. Czyli w każdym układzie ja wygrywam. Chciałbym tylko z góry zaznaczyć, że co do mnie, ja do żadnego RFN-u nie jadę. Najwyżej do Drezna. A ja najwyżej do Karl Marx.
Po co? Przecież Karl Marx, sztat. Tak. Jest tak. Jeszcze w NRD. No to chciałbym wszako skapować rodziców tej pani młodej, przecież pani Czaja wywodzi się z miasta Karola Marksa. Ty szpiclu, ty. Nie mówi się szpiclu, dziadku, tylko obywatelu wywiadowco. Cholera! Dzień dobry, psiaku. O, sąsiad, pan Włodek. To jest pan Włodek, pani Czaju. Czaja jestem. Gertruda. Włodzimierz, po prostu, cholera, Włodek. Ale czemu pan tak klinie, panie Włodku? Nie poznaję pana. Nie, bo w ciurności. Co takiego? W ciurności. Nie wiem, nieważne, nikt nie wie, klnę, bo wyszło szydło z worka, cholera. Bożena zapisała się do partii. Znalazłem w jej biustonoszu legitymację. A to suka, teraz kiedy wszyscy zjadają swoje legitymacje. Ona oczywiście, żeby mi zrobić na złość, zapisuje się do partii, żeby ją pokręciło. I co ja mam robić? No to dobrze, panie Włodku, że się zapisała. Ta. To dobrze. Nie sztuka się zapisać, kiedy wszyscy się zapisują, żeby zapisać się wtedy, kiedy nikt w zasadzie się nie zapisuje. Trzeba kawał charakteru. Podoba mi się to. Podoba mi się. I żałuję, że pańska żona nie zapisała się do mojej partii. A ja tam się rozwodzę, cholera. I natychmiast żenię się. A z kim? A no właśnie, a z kim by tu? A może z panią? To nie mra. Ja? Jaj, ojcze. O, to niedobrze, to bardzo niedobrze. Nie żenię się z panią, nie mogę, cholera, kocham, a nie mogę. Jak legendarna Wanda, co nie chciała Niemca. Szkoda. Schade. Schade, wirklich schade. Pan też mi się podoba. Prawie tak jak pani Poszybrzyński. No, co to znaczy w zasadzie? Niech się pani zdecyduje, pani Czajo. Albo podoba się pani moja żona, albo mój sąsiad. A w ogóle, panie Włodku, powiem prosto z mostu. Wonston. Co? Czy pan zwariował? No właśnie, Grzesiu, czy ty przypadkiem nie zwariowałeś? Przypadkiem nie... Zamknij się, Marylo, a pan, panie Włodku, wracaj pan do swojej partyjnej żony i nie bałamuć nam pan tu naszego gościa z NRD. Won, powtarzam! O, panie Poszepszyński, tym razem to pan przesadził. Za pierwszym razem, kiedy powiedział pan won, pomyślałem, musiałem się przesłyszeć, ale teraz to już mam pewność, pan mnie obraził. Tak jest. No to nie ma rady. Chce pan w mordę? Tak jest. Proszę. Mein Gott, on go zabił. Ojciec nie oddycha. Tak, leży jak łoda. Gratuluję panu, panie Młotku, to było piękne uderzenie. Takie ciask, prask i po wszystko. Ja też panu gratuluję. Leję go tu od godziny, po pysku i nic. A pan od pierwszego uderzenia, naprawdę. Bo pani Poszepszyńska, wyobraziłem sobie, że to moja żona Bożena z jej wrednym pyskiem. Walnąłem go tak, jakbym walił Bożenkę. Moją drogą, kochaną, śliczną, delikatną, kruchą Bożenkę. Nie rozwiodę się z nią. Nie byłoby kogo bić. A człowiek bez bicia, państwo Poszepszyńscy, jest jak palec bez rękawiczki. Zapisz to, Marylo. Zapisz w kajecie. Poznacie ją w niedzielę, rodzina Poszepszyńskich, jak wiele innych rodzin. Poznacie ją w niedzielę, poznacie ją na co dzień. Otwórzmy więc ich drzwi, zajrzyjmy im do wnętrza. Tu tyle różnych spraw, nawarstwia się i spiętrza, nawarstwia się i spiętrza, nawarstwia się i spiętrza, nawarstwia się i spiętrza.